Cześć, dzisiaj zapraszam Was na 10-minutowy trening brzucha, który skupia się bardzo mocno na dolnej partii, więc jeżeli coś takiego Was interesuje, to oczywiście zapraszam do wspólnego treningu. I tak jak zawsze przy moich treningach zaczynamy od aktywacji mięśni brzucha, tak żebyśmy jak najlepiej je poczuli, czyli leżymy na plecach i podwijamy miednicę, upewniamy się, że odcinek lędziowy leży na ziemi, przytrzymujemy tak z całej siły przez kilka sekund, 2-3 sekundy, puszczamy i znowu mocno dopinamy, skupiamy się na tym, żeby odcinek lędziowy bardzo mocno przylegał do ziemi. I przechodzimy już do treningu. Zaczynamy od spięć z unoszeniem nóg, czyli łączymy tutaj dwa różne ćwiczenia. Góra ciała idzie jak przy spięciu, czyli unosimy tułów do góry, ale pamiętajcie, że nie przyciskamy sobie brody do klatki piersiowej. Głowa jest w pozycji neutralnej i ręce są tylko po to, żeby lekko podtrzymywać łokcie na zewnątrz. A jeżeli chodzi o dół ciała, to na zmianę uginamy nogi, cały czas są w powietrzu. Zostajemy cały czas na ziemi i teraz opieramy ręce o ziemię, mniej więcej na wysokości odcinka lędziowego i układamy się w literę V. Nogi są jak najbardziej wyprostowane, ale pamiętajcie, nie robimy przeprostów, nie odkładamy też nóg na ziemię, łopatki są ściągnięte, głowa jest przedłużeniem tułowia i mocno dopinamy brzuch. Górę ciała delikatnie unosimy i pamiętajcie, łokcie są skierowane na zewnątrz, głowa jest przedłużeniem tułowia. Robimy unoszenie nóg do klatki piersiowej i przy powrocie prostujemy nogi, ale pamiętajcie też, nie odkładamy ich na ziemię. I oczywiście tutaj bardzo mocno skupcie się na tym, żeby przy prostowaniu nóg odcinek lędziowy leżał na ziemi. Jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić na ten moment, to nogi po prostu prostujecie troszeczkę wyżej niż niżej. I teraz jesteśmy w oparciu na łokciach i robimy zygzaki nogami. One są delikatnie ugięte, ale robimy to powoli i dokładniej. Im niżej, tym mocniej angażujecie mięśnie brzucha, im wyżej, tym mniej. Ale też oczywiście im niżej jest trudniej, żeby utrzymać odcinek lędziowy w dobrej pozycji. Zostajemy w tej samej pozycji, czyli w oparciu na łokciach i robimy rowerek. Pamiętajcie tutaj, żeby znowu nie odkładać nóg na ziemię. Brzuch cały czas jest mocno napięty i robimy to ćwiczenie powoli i dokładnie. I lecimy teraz ze spięciami.
lewe kolano idzie do prawego łokcia, prawe kolano do lewego łokcia i na końcu ruchu w maksymalnym spięciu brzucha przytrzymujemy 2 sekundy, puszczamy i robimy na zmianę. Pamiętajcie tutaj jeszcze tylko o tym, żeby nie dociskać brody do klatki piersiowej, głowa jest przedłużeniem tułowia. I teraz popracujemy sobie troszeczkę nad mięśniami skośnymi brzucha, kładziemy się na boku, jesteśmy w oparciu na łokciu, łokieć jest pod barkiem, jedna noga jest ugięta i ta, która jest po zewnętrznej stronie, będzie mocno pracować, dlatego że najpierw idziemy z kolanem na zewnątrz, tak jakbyśmy chcieli dotknąć łokcia, którego mamy też wysoko, bo opieramy go o głowę, a potem już kierujemy do środka, pracujemy też górą ciała, żeby przybliżyć kolce biodrowe do żeber, żeby skrócić właśnie tą odległość i zaraz będzie oczywiście druga strona. Już dużo nam nie zostało, teraz robimy spięcia w leżeniu, czyli nie mamy ugiętych nóg, tylko mamy proste i skupiamy się na tym, żeby po pierwsze głowa była przedłużeniem tułowia, łokcie były szeroko i przy spięciu podwijamy miednicę, tak jakbyśmy na przykład mieli mieć pod odcinkiem lędźwiowym ręcznik, to gdy wykonacie ten ruch, nikt nie jest w stanie Wam tego ręcznika zabrać, więc wykonujemy mocne spięcie, przytrzymujemy sekundę i puszczamy i wykonujemy tak do końca. No dobra, obracamy się na chwilkę i robimy deskę z unoszeniem rąk. Brzuch mocno napięty, głowa jest przedłużeniem tułowia, łopatki są ściągnięte i pamiętajcie, jesteśmy w jednej linii, czyli pośladki ani nie idą za wysoko, ani nie idą za nisko, dłonie są pod barkami i unosimy ręce na zmianę. I teraz ustawiamy się już w deskę klasyczną i zobaczcie, że wykonujemy ruch przód i tył, czyli podwijam miednicę, brzuch jest mocno napięty, pośladki są spięte i jesteśmy tak jak właśnie teraz, czyli w momencie, kiedy opuściłam troszeczkę pośladki w dół, brzuch mamy bardzo mocno napięty i robimy ruch przód, tył. I ostatnie już ćwiczenie to V-hold, tylko robimy tutaj ze zgiętymi nogami, jeżeli chcecie zrobić z prostymi, jak najbardziej, możecie zrobić też tak, że unosicie najpierw jedną nogę do góry, potem drugą, na zmianę, jak wolicie. Na początku możecie po prostu trzymać, pamiętajcie, łopatki są ściągnięte, brzuch jest mocno napięty i trzymamy.
flip side. Maybe we can be friends when you're not so fragile. When you know yourself well, somewhere down the sweet line. When I do things for me. Mam nadzieję, że trening Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie znać o tym w komentarzach. Jeżeli nie wiecie, z czym go połączyć, to zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie co tydzień wrzucam nowe plany złożone właśnie z treningów, które znajdziecie tutaj na YouTubie. A teraz już kończę. Dziękuję Wam bardzo za wspólny trening i mam nadzieję, do zobaczenia. Pa!